ty jak wyskoczyli jak kurwa ty ekipa żółwie ninja. Powiem ci tak, dobrze, że tego chłopaka nie ma. A nie mówię, żeby go wcześniej zbyć. Fajnie ta baza wygląda, powiem wam. Jak się tak świeci, nie? Fajna, że ekipa w ogóle wygląda, tłum. Tylko trzeba będzie ogarnąć, czy kurwa napierdać w te drzwi, czy od boku ich nie rozkurwić. Od boku nie brzmi, przechodzimy przez ścianę. Ja to ja tam pójdę, wejdę, obadam i dopiero. Jak pójdzie, wiesz, obadam. Ja muszę mieć kurwa, że tak powiem. Bo jak pójdziemy przez zaklepane. Jak każdy powie, że tak zrób, to tak zrobisz. To jak nie, tego wszyscy rozpierdzą i po ścianę i chuj. Ja pierdak, ekipa biegnie, kurwa. Nie. No i podobno tylko wczoraj, biegliśmy jakieś gości przed nami, uciekał, ja go łukiem punktowałem właśnie, wiesz? Tu też ruchać chcę, bez spodni. Seba, ekshibicjonista. Zaraz wyrol. Zawodnik. Już się siedzę na drugim. Otaram się o ciebie. Pa jak staje. Dobra, ale pod te nie gadajmy, bo jak będziemy blisko nich, to oni będą wiedzieć, że idzie mnie. To tutaj jest ta baza? Tak. Ja pójdę porozmawiać. Halo! Nie tam kto? Czekaj, drzwi nie naprawili jeszcze. Nie mają. Bo ja tu wchodziłem. Ktoś tak już stoi. Ty, a co to za duże drzwi? No? Są od kanciapy. Ale mam laga przy jej bazie, ranę boskie. O, jestem w środku. No to jebali ładnie. Brawo. Zrobili podwójną ścianę. Łuczników mają. O, jeden. Dobra, umarł, kurwa. No, trochę mu zajebałem, nie, parę strzał. Ja też mu zapierdoliłem. No i grubo. Zastanawiam się, gdzie wchodzić, kurwa, bo się boję, że mają podwójne ściany. Ale widzę, że naprawili tego boga, że do środka nie można zajrzeć. To po ścianami przejść, tak jak wtedy wczoraj. Nie mają podwójne ściany, wiesz, tu. I następny jest mur dopiero, wiesz. I to mnie boli. No moja broń nic nie robi na tych ścianach. Może nie starczyć. Mogę wysadzić, spróbować, nie? Spróbować? No spróbuj, no kurde. O, próbuj, no się może zrobimy tak, że kurde tego spoka, kurwa, ogarnimy ze dwa razy i się wpierdolimy. No, tylko odsuńcie się, bo to naprawdę ma pierdolin. Dobra. To jest broń atomowa? To nie jest C4, dobra. Strzelam podpalającą. No traf. Ktoś jest na bazie, stoi tam, obserwuje, nie? Strzała nie wyleciała, wiesz? To jest na górze, nie? Jopierdolwa. Starczyło na gate'a, widzisz? To nas nie jest. Ile tak stawiłeś? A te beczki wybuchowe, to czym to się kurwa robi? Masz właśnie czy... coś czy nic? Nie, trzy miałem. A to nie przesadziłeś, że trzy na raz? Nie, testowałem na singlu, dwie nie wysadzą. Okej. Okay. Następne drzwi będziemy patrzeć tędy, już nie ma smoków, kurwa, bo... Zabili smoki bez problemu w taką ekipę, nie? Tylko, kurwa, musimy się wybrać i je znaleźć. To da, wejdziemy na smoki, kurwa, robimy beczki i wpierdalamy się tu na ostry pizdzie. Oni podejdą, popatrzą, kurwa, te drzwi rozjebali. Ale musieli długo to poramnie walać. No, ty, to jest Zoryka MacGyvera. Ty, oni tam... A, to jest NPC chyba. No, NPC. To spierdalamy go? Ale ty, mów mi, ci dolatują strzały. Za nisko. Lecimy mi chwilę. O! O, ta padła. Nie wiem, kto strzelił, ale padła. No, strzelam. Czekajcie, po kolei ja strzelam najpierw. Mów, dobrze leci? Kurwa, mówi ktoś? Padł. Dostał, nie żyje. Leży, kurwa, ty. I po MPC-ku. No co ty, Michał, tu robisz? Słyszysz? Ty, a idzie zabić tych, co się w kółku kręcą? Nie.
Żeby tutaj może było coś zbudować, to by się weszło po tym, tam się rozpierdol tą górną ściankę i chuj, jesteśmy jak u siebie. Dobrze, jestem z powrotem. Może cofniemy tam, gdzie mieliśmy poprzednią pazę, tam z okres smokła się. Ty, Murin, ale nasz przychlasy są. Bo zamiast w te drzwi, trzeba było rozpierdolić tą górną może ściankę, jakbyś jakoś tak wszedł po nas. Tak, wszedłbyś, a później byś nie wyszedł i by było Bo to byś kurwa złożył staw, jakbyś miał wejść, tak? No ale dobra, no wchodzisz bez stawu, bez niczego, po co? Po to, żeby niczego nie wynieść, bo nie wyjdziesz stamtąd? Po co kurwa? Dobra, chodźcie. Ja już wracam, chodźcie, poszukamy smoków i zabijemy smoki. To może tam, gdzie mieliśmy przyjść barze, tam zawsze smoki przychodzi. No tak, ale Liku, to i tak trzeba wziąć łuczników do ręki. Czy to nas by nie rozwaliło? Ale wiesz, stracisz ciul materiałów, nie, i wszystkiego. Ale fajnie wybucha ta beczka, naprawdę. To można się trochę rozbiec dookoła naszej bazy, pobiegać, niech każdy za ciebie w tej stronie. Level. Ciekawe, czy na przyszłość jakieś machiny oblężnicze dadzą. Heka mają dodać. Ała. A, bo sobie biłem, wiesz? I idę ten levelować, kurwa, postać. My poszukamy smoku, znajdziemy smoki i będzie gitara. Dwa smoki, jakbyśmy zrobili, to tam wchodzimy do tych kół, co tam mają. No do góry pewnie nie wejdziemy, nie? Ale chociaż wie, jakie tam mają dalej ściany. Ja może jeszcze tych strzał by narobił, tych lepszych. A po co? Ktoś może kurwa smoka kurwa agrować na siebie, a kurwa reszta może napierdalać Nie, ja ci powiem tak, jak walczyłem ze smokami... On ma miliard życia. Tak, nie opłaca się na niego tracić amunicji, broni, żeby naprawiać. Lepiej go zagrować na miejsce, które on się gliczuje pod górkę. Postawić 4-5 naszych łuczników NPC-ków i niech oni sobie strzelają, a ty się patrzysz. Kurwa, po co tu masz marnować, wiesz, materiały? W sumie też nie głupi pomysł, no. Uwierz mi, my z Likiem biliśmy smoka 3 dni w grze. 3 dni. 300 metalu poszło na naprawę tych młotów. 300 metalu poszło na naprawę młotów i go nie zabiliśmy. A był skliczowany, nie? Bo my go tak zliczowaliśmy, że nam nic nie robił, nie? Ja stałem pod nim i cały raz wypaliłem. 90% czasu trafiało. Bo ja stałem na takiej fajnej skale, jest tylko naszej bazy taka skała, że stoisz, on ci nic nie robi, możesz go bić. Liku stał za nim, go bił non stop tam po dupie i też i ogarniasz 3 dni w grze, go biliśmy non stop. 300 metalu zużyliśmy na naprawę motów i go nie zabiliśmy. Wiesz, Mori, no kurde, nie wiem jak ja, ale byli się wyducha, nas jest teraz ilu 5-6. Tak, jest lepszy ten przelicznik wtedy tego wszystkiego, ale kurwa, uwierz mi, że przy biciu tego smoka, jak się zrespi tu smok po naszej bazy, tu gdzie go wczoraj gliczowałem, to spoko możemy go bić wszyscy. Bo ja go zagruję, a reszta będzie mogła go bić po dupie, nie? On się tak normalnie, ten, który ma największy damage. Ale tak normalnie w terenie, nie? Zero szans. Tutaj połowę z nas zginie. Uwierz mi. No wiem, że zero szans, no w realnym życiu też miałbyś chuja szansa, nie? Jak to? Tak, co byś kurwa z deterem do niego wyleciał z kałachem? Ja chyba idę na przykład do kiosku, widzę smoka i go biję. Dobrze. Jasne, chyba petę w dupę ty. Dobra, idę do NPC, go sobie levela podbiję. Idzie ktoś czy nikt? Ja jestem. Zbierać siarkę? Nie, bo siarkę to widzisz, Liku. Podejdziesz i zbierasz na tony w chwilę. No właśnie, nie opłaca się jej składować w ogóle w bazie. Dobra, ty specu, pierwszą bramą gdzie poleciałeś? Do góry czy w lewo? Jak z bazy wychodzisz, to na prawo przy miasteczku jest. Seba skłamie. To nie Seba.
To ja. Teraz Seba i Mistyczny. Możecie się ciachać te ciała na jakieś tam te materiały do tych. Bo ja nie zbieram, nie mam młota. Jakiś gościu jest, ucieka. Nie. Na wprost. Serio? Tak. Spierdala, goni go. Zaprowadzi was do swojej bazy. Dawaj, go wal go z łuku. Jeszcze raz wam jest strzelam, na pierdolę. Skelo, wpadłeś kurwa w surprise'a. Tak, a zrobić wam surprise'a? Coś tu mnie spodnie, nie, dzięki. Dobra, są, ci. Kurwa, jakie radzi. Kurwa, zajebał mnie. Ja pierdolę, jaka bieda. Kto? Kurwa, ten cyk jebał. Stoicie i się dotykacie. Kurwa, jesteś słaby jak globek. Jasne. Dobra, ja was usłucham ze znajomym. Odezwał się przy chujny. Mistyczny mnie zajebał. Szpagatowy. No, mistyczny go zajebał. Poszli. Poszli mnie zajebał. Jak mi się wpierdolił pod miecz? O, czyżbym... A, ciekawe. Wiesz sobie, tam się babcia, se duszę bieram. Chłopaki, sprawdźcie moje ciało. Znalazłem pewien myk. Kurwa, nie chcę się nauczyć naszej wiary, swy syny. Jaki? Z krucyfiksa. Chłopaki, wiecie, że ja wszystko mam przy sobie? Ej, co jest kurwa, co mnie zabiło? Zginęłem i wszystko mam przy sobie. Kurwa, miałem inwentory odpalone, no. Ale Michał, teraz to muszę wytłumaczyć, jak ty to zrobiłeś. Słuchaj, jak giniesz, to możesz kamerą jeszcze obracać i w pewnym momencie możesz wejść w inwentory. Możesz wcisnąć E i wtedy masz swój ekwipunek. To tak jakbyś grabił kogoś, wiesz. Jako duch. Ja a co, wziąłem take all, się? Wziąłem take all i wszystko mi przeszło do mojego inwentora. Jak się już rozpiłem, się ładuje, na łóżku to już miałem swoje rzeczy. Dobra, kto padł, się kogo zebrać? Spec na spad. Ze względu na to, że siedział w inwentory i dostał kurwa w głowę. Ja swoje rzeczy mam. Ja już biegnę. To tu leży, bo tak się kurwa. Nie zawsze mury to jest takie łatwe, żeby tutaj wiadomo. Dobra, kto biega z długim mieszem? Długim lulem biegam. Kurwa, pytam poważnie, bo kurwa skroję, kurwa postać, kurwa wypiję to wszystko na zewnątrz i chuj. Ja miałem jakiś miecz, no. Ale czy był długi? Zgubiłem się, no właśnie, tak jak mój lulok. Kurwa, już nie mogę ładować. Mario, jesteś tu, gdzie mnie kurwa goni? Co cię goni? NPC. Ja jestem przy jakiś zwłok. No spoko, pamiętam, że mnie Michał zajebał. Kom jest Rider? Drugie zwłoki. To ja tu musisz padać, no. Chyba tu, o. Widzę, że strzały i łuk to był spec nas. No! Kurwa, mnie napierdala. Przy wodzie. Krucyfiksa i pie. Co, oddać ci tu wstaw? No, przydałoby się. Czemu kurwa ten smok tu się nie respi, jak się respi mocno przed... Gdzie ja umarłem, kurwa. To było to? No? No ale to jest mojego sesiora, ty. Ktoś jakbyś mi tak oddał na przykład... Żarcie? Miałeś jakieś żarcie? O! Dwa hamburgery i hot doga. Boga, nie chcę nic... Seba, weź się odsuń. Twoje ty miałem! No a kurwa, gdzie jest moje całe żarcie, ty? Jakie twoje całe żarcie? Ja miałem chyba 5 tych kotletów. Oddaj mu kurwa kotlety. No, trzymam broń. No jasne, poczekaj, Ambrozji ci nie oddam tylko. O, i kotletów.
Ja mam kurwa kotletów, jakie kotlety kurwa, weź mi pomasz. Chłopaki, jak giniecie, starajcie się tą kamerą jeszcze obracać, tak żebyście mogli kliknąć ekwipunek na E. Co mam, Ambrozy? Jakbyście na swoją postać najeżdżali. Obróć się, Seba. Masz Ambrozję? Jest tutaj. Oddaj mu kotlety. Jak zrobię, to oddam. Oddaj mu kotlety. Dawaj moje mięso, kurwa. Nie ma. Spaczenie nie wolno rośnie. Szkielety są słabe. Szkielety są słabe, ale... Tam jest jeden taki smog boss, to jego nie bij. Co przez węża spierdala? To jest ten... Boję się, że Tiger za nią przyjdzie, to pierdziela. Ze szkieletów nie da się wziąć, lipa. Bonzo we własne osobie. O kurwa, ale tu NPC kup jest. O pierdolę. Nie podchodzi do mnie. Ale coś jest kurwa, ale lagi są. No. A te takie desynki, nie? Kurwa, to ja widzę, że lagów nie ma. O. Tu jeszcze jakiś NPC. Jakaś kurwa ucieka NPC. Czekaj, ma muce. Nie ma. Są to jakieś kolczaste smoki, ale takie jakieś małe. Ty, a spróbuj zabić takiego latającego. To są, to są tam takie, ten co na początku był gry. Jeszcze w jedno miejsce. Gościa wygięło. A to ty, Seba. Ci się napierdolają. Ja wchodzimy spodnie, widzisz? Dobra, już będę wiedział. No. Nie widziałem, czy to baba, czy facet, dlatego biłem. Mm. O, jest Tiger. Brak znaków szczególnych. Chłopie, jak ta kobra mnie atakuje, to nie wiem, czy patrzy na mnie, czy gdzie indziej. Dlatego za tobą. Jak na mam wychód ze zbaczeń, to powinno tu być więcej stworów i silniejsze. I expo powinien dawać, a nie. Kurwa, mnie zajebały te dziki, ty. Siarka. Siarki nie zbierajcie. Nie? Nie, od nas bazy, jak potrzebujesz siarki, wychodzisz i masz na tony w tym jeziorze takim... Ale korę, ale korę. Korę tak, korę to, ooo, korę ta. Kora to nie się pierdoli, te. Głupia pizda. To nawet poza tym, co jeszcze w połowie stoi. O, ja już... Jakieś mam przy sobie 45 duszyczek. Specy jak wyszedł. Ja. To czekaj, czekaj, specu, zaraz ci ten wyniosę wojowników. Czekaj, tam. W końcu Archer, kurwa, no. A wy gdzie biegacie? Robię traina dla speca. Ale po tych gdzie biegacie, czy jak? Tych MPców, czy nie? To jest prezent. Nie, bo nie chciałbym dwa razy biegać, nie? Jak biegać, no to ja spierdam do bazy. Halo! Biegamy. Kurwa, nie trzeba było tak od razu. Nie zasłaniaj mnie. Wąż leci do ciebie. Tam NPC możecie jednego wciąć, bo już tam trzeba to robić. Ważne, na nim rozbijam tą moją pałkę. Ej, kurwa. Umieraj, że kurwa. Dajcie kości. Wybiegacie przy tym kole bólu, czy nie? Tak. Ty, Mario, po japońsku mówisz kole bólu. Kole bólu, no tak, no ja tutaj jestem blisko, nie? No się pytam, bo widziałem, że łucznicy w to napitalali. Hmm?
Teraz muszę się naprawić. Krucyfiksa mi rozjebało. Jakiś gościu idzie w szmata, zabić go? Tak, ja. Lekko. Żeby wiedzieć, że na ten raz ma się ubrać. To pecek. Pewno? Tak. W szmatach? No, też tu są tacy, to są wygnańcy. To szmaciarze. No tam dalej chyba raczej nic nie będzie, nie? Jak nie, jak tą? No to ty to stron biegałem. Ty mi się popsuły? A idzie tego drugiego koła bólu. Ale mi się ogrywa, chyba. Zmieni się zaczął, że jestem do mnie tak wieś. Nie, ta gra ma takie fazy właśnie, wiesz? Takie dziwne wczytywanie ma w pewnych miejscach. Tak, ale wczoraj nie miałem tego czytywania, wiesz, w ogóle chodziłem po mapie, nie miałem. Jak miałem Paulak, to taki może chodzić sekundowy tylko, nie? Mi się tak czasami desynchronizują NPC, wiesz, jak biegają. No, właśnie coś dziwnego jest, nie? Szkoda, że tu nie ma żadnego smoka koło nas. Zawsze było tyle ich, a dzisiaj nie ma. Może tylko się respię. Nie. Jak się zalogowałem dzisiaj do tego 20. To był jeden. Kurwa, ile kobry, chłopie. Atakuje to, powiem ci. Komu zeba, nie wiem, komu, sorry. Nie dają tego kolca jadowego, czemu? Jesteś bolec. Tyle skręciliśmy. Dobra, wiem, gdzie są te pecaki. Ty, w ogóle... O, Skelo. Zabij tą sarnę, to powiem ci, że jesteś dobry. To jest jak, ona tu się cały czas tu respi, to jest jakiś boss, kurwa, tych sarem. Kąt mam przy tym. Alfa. Jest alfa. To ten gość. Chodź tu. Ty widzę smoka? Nie, kurwa, nosorożec. A podobnie. No w sumie. Ale nie biegajcie za nią, musimy ją zagrować spokojnie. Ale mówię ci, no, kurwa, ty przycipa jest ta sarna. Tak, no to trzeba ją tak zagrywać, żeby ona gdzieś na mur pobiegła, nie? Albo na chuj wie co. No, na czym się zgliczowała. Tak, każdy będzie za nią biegł, to ona będzie spierdalać chuj wiedzie. Skierujcie ją na mur. Kto mi czekał? Spokojnie, nie dochodźcie na razie. Pierdolę to sarnę, kurwa. Teraz też na nie wiem, gdzie jestem. Kto to padł? No ja. Czemu padłeś? Ktoś mi pyknął mieczem. To po co podchodziłeś? Sam się pchał, kurwa. Wyjaśnię. Mam cały staw, spokojnie. Ty, wy jakby się wybieracie na expa, to jest już kurwa kino. Kto tu ucieka, kto tu gania? Morim, powiedz tak, ty jak do tej gry wejdziesz, to już jest zajebiste kino. Jesteś niemiły, wandal. Nie pani. Kurwa, jeszcze ty mnie zabij pod bazą, ty. Ja pierdolę następny. Dobra, wracam kolega do bazy ze stafem kolegi. Ale sam wbiegłem, jak coś podróż. Spokojnie, no nie, bo... zaraz odzyskasz swoje fanty, chyba. A mocno dostałeś? Nie, chyba, co? Nie.
Właśnie ja byłem teraz. Czekaj, Basiu. Michał był bardziej bezlitowy. On tam cię pytał, zaraz bije, kurwa. I na pierdalach oby nie widzi, czy te... nie przyjmuje się w ogóle. Bo jak wchodzimy do miasta, Michał zamyka oczy, tylko lewe myszki. Nie, jak mam pecy, to synchro jest, chyba. Nie, Michał, ty włączasz Shout Berserkera, takiego buffa, i jedzie ze wszystkim. Mój ex, moje fragi. Dlatego puszczać mnie przodem, panowie. Ja tu mówię, ja bez spodni latam. Wyryżę na wszystkich, a wam tylko luty zostawię. Dobra, zaraz będzie ciemno jak śpi, ja latarki nie mam. Ty co, Moringa, też, że co, że się na moim miecz przerzucisz? Ty. Nie. I dzięki Bogu. Jednak jest słaby jak. Słaby to ty jesteś, jak kurwa się kurwa węża, ty. Ja wolę. Może i ten wasz mod ma więcej, kurwa, że tak powiem, wytrzymałości, ale pierdolnięcia nie ma. Ma. To robimy tak, skoro wracamy do wozu i robimy duel pomiędzy nami, bez żadnych potek, bez niczego. Jak ja ci udowodnię, że ty potek nie użyłeś, ty? No, to jest po prostu, wiesz, no, honorowe. Tak ci, kurwa, zaufać honorowo. Dziękuję. No to inaczej, mogę ci zrobić, a nie, to też nie uwierzysz. Tak, ale przy raz. Nie. Sprzęt zgubiłem. A takie rzeczy jak jedwab gdzie znajdę w bazie? O, panie, to jest drogi ten, to trzeba ze wschodu wprowadzić. No. Nie, cały... ja bym ci powiedział, że honorowo się zabawić, to zabawi się tak, że ty nie naprężasz młota, nie? Tylko normalnie walisz. No to tak, to ty kurwa nie używaj miecza. Jo, to wy może się kurwa się ujdzie na kutasy jeszcze lepiej. A chłopaki, kogoś się może te topory do rzucania, one są dobre w ogóle? Nie testowałem ich. Bardzo drogie, jeden rzut i znika. Drogie są? Tak. Tak drogie są, to znaczy, że muszą być dobre. Nie, to nie znaczy to. Znaczy, że my we dwóch na te twoje, że tak powiem, młoty wylecimy, kurwa, pierwszy, kurwa, który będzie szybszy, jednego go się pierdoli na plecy i już jest pozamiatany. No ale no właśnie o to chodzi w tej broni, że widzisz, ty masz taką przewagę, że ty bijesz szybciej, mocniej, a ja mam stuna, tak? Wolniej biję, ale mam za to stuna, więc... No o co chodzi, no. No, więc o to właśnie chodzi w tej broni. Chcę się w to bawić, no bo kurwa nie, czy ja się kurwa wyleguję w całym łóżku, czy nie będę zapierdol od początku mapy, tak? To właśnie to też sprawdzimy od razu. A, no właśnie. To by było lepiej jakbyś ty padł. Czemu ja? No bo ty u sobie zapierdalał, kurwa. No i dlatego o to chodzi, że silniejszy wygra. Tak, silniejszy, kurwa. To chodź, kurwa, się spotkamy normalnie, kurwa, w realu, to wtedy się możemy sprawdzić. Bro, czy cię chodzi? Łokieć pięta, chłopie, i nie ma klienta. Mhm. Ściągam cię, kurwa, z nogi jak skarpetkę. Tyle, do powiedzenia. Tylko taką, kurwa, tygodniową, nie? No ja należę do drużyny, która strzela, a nie pięściami się napierdala, także chodźcie, kurwa. Murin to pewnie by maczetę wyciągnął z Krakowa. Dobra, Raider, gdzie jesteś? Bijemy się bez niczego i heja, kurwa, nie za plecy. Nie ze mną, pod bazą. No to dawaj, sobie przed drzwiami ci ten staw wyrzucę. Jeśli chcesz. No chcę. Bo jak jedną zawiłem do swojej prywatnej skrzynki i chuj, nie ma. Prywatne skrzynki w bazie? Jasne. Założone hasło, homon to. Nie, hasło zawsze jest okoń. Tak. Łapię go do bazy? Ty, łokoniu. Ognisko się u nas nie pali. Nie trafi do bazy. Bo nikt nie zapalił. Jestem z pokoju na górze. Świecę. Poliłem ognicho, widzicie? O no, teraz wiem gdzie iść. Chodź tutaj, ustajemy sobie, żeby tam nie spadło pod teksturkę. No i wyrzucam ci stafik, co tam miałeś? Miecz to, pochodnia to, kilo to, na pewno to. Większość z tych rzeczy może być twoja. Dużo mięsa. Idę odłożę, że tak powiem,
nasze duszyczki. Ja znów metalu przyniosłem. A ja duszę. No przesadziłem z tym, ale mam około 35. Level mi skoczył. No i chyba te agility trochę rozwinę do 20, mi się wydaje. Mam tutaj śmiesznie. Ty, a ty Mori, ile masz tej życiowej energii i vitality? Najpierw. O, to zobacz. Chociaż nie wiem, czy tego Grita nie pociągnę do 13-15. To powiem, im więcej staminy, to też to kurwa trochę daje. Tak, ale i też później dłużej będzie się chyba ładować. Ja tak zauważyłem, miał, że tu się stamina tak procentowo ładuje. Ale dobrze, w takim razie. Co, ile masz tej witalności? Już ci mówię. Jeszcze układam rzeczy w skrzynku. A witam, mam panie kolego, już ci mówię. 2-4. Aha, czyli na razie w to nie idę. Ogarnę tego grida, żeby stamina tak szybko nie padała.